Historia współpracy Lecha Poznań i firmy Redbox sięga wielu lat i trwa do dzisiaj, stąd częsta obecność Lechitów chociażby na imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Redbox. W okresie świąteczno-noworocznym wielką frajdę m.in. dzieciom z Redbox Akademii Piłkarskiej sprawili Maciej Gostomski i Hubert Wołąkiewicz, którzy spotkali się z młodymi adeptami futbolu w siedzibie firmy i Akademii przy ulicy Promienistej 27 w Poznaniu. Maciej Gostomski, który broni bramki Lecha w rękawicach Redbox, niedawno bronił całą serię rzutów karnych podczas turnieju mikołajkowego w Suchym Lesie. Teraz razem z kolegą z drużyny zmagał się z pytaniami od dzieci i rodziców. Dostałem propozycję tutaj gry. Wiadomo, na początku nikt na mnie nie stawiał, bo też była duża konkurencja. Także zdecydowałem się ten krok, żeby przyjść tutaj, bo są fantastyczni kibice i oczywiście to jest ekstraklasa, czyli moje marzenie zawsze było marzeniem, żeby grać w ekstraklasie, więc zaryzykowałem tutaj i opłaciło się teraz. Aktualnie gram, można powiedzieć, i wygląda to w miarę fajnie, z tego jestem zadowolony. Gostomski to obecnie jedno z najgorętszych nazwisk w Lechu. Właśnie trwają negocjacje na temat przedłużenia kontraktu. No zależy od Redboxa, no. Jeżeli Redbox powie, że tak, to... Gorzej jak będzie Maciej pójdzie do Warszawy, trzeba będzie tam Redbox otworzyć. Bardzo by chciałbym zostać... Tutaj rozmowy trwają, wydaje mi się, że wszystko jest na dobrej drodze. Klub bardzo chce, żebym został, ja bardzo chcę, także wydaje mi się, że się dogadamy. Wszyscy chcą, Redbox chce. Humory dopisują, chociaż nie każdy moment rundy jesiennej był tak przyjemny. Można powiedzieć, że puchary w tym roku zawaliliśmy, ale mam nadzieję, że przyszły rok będzie dużo lepszy i osiągnięciami w lidze, czyli zakwalifikowaniu się do europejskich pucharów i oczywiście do sięgnięcia po Mistrzostwo Polski, bo o to walczymy. I wtedy mam nadzieję, że ten plan zostanie zrealizowany. Ale to zobaczymy w przyszłym roku, także ja mam nadzieję, że szybko wrócę do zdrowia, że od początku okresu przygotowawczego, czyli 7 stycznia, będę trenować z zespołem i będę mógł dalej strzelać Maciejowi rzuty karne. Na pewno jest trudno, bo Maciej jest znakomitym bramkarzem, ma znakomite warunki fizyczne, także naprawdę jest ciekawie. No cóż można więcej powiedzieć? No, cieszę się, że dzisiaj mogłem do Was przyjść. Zostałem zaproszony przez dyrektora, pana Arkadiusza Mikrosika, z którym grałem w piłkę, zaczynałem, można powiedzieć, seniorską piłkę w gdańskiej Lechii. Stamtąd tam spędziłem 3,5 roku i z Gdańska przeniosłem się tutaj do Poznania i już jestem 3 lata, także troszeczkę to już zleciało czasu. Został mi jeszcze rok kontraktu, także zobaczymy, może ja podpiszę umowę z Redboxem i wtedy przedłużę umowę z Lechem. Nie wiem, czy Hubert pamiętasz, ale 3 lata temu... Pamiętasz? W Gdańsku mieliśmy... Jedyny sklep na stadionie. Tak, mieliśmy fanshop Lechii Gdańsk, nie wiem, czy Państwo wiecie, który bardzo dobrze funkcjonował od 2006 roku do 2012. No i tak się składa właśnie, że Arek przyprowadzi właśnie Huberta jako stary zawodnik. Doświadczony, przeprowadził Huberta i właśnie mówi do mnie, chodźcie, przedstawię tutaj. I taki Hubert stał tam z boku gdzieś wśród koszulek Lechii Gdańsk. Nie było go widać. I właśnie tam się poznaliśmy z Hubertem. Jeśli chodzi o chociażby rzuty karne, gdzie to jest, tak się mówi, loteria, ale też w tej loterii trzeba troszkę jakby przeszkodzić przeciwnikowi. I ja na przykład przy rzucie karnym robię na przykład ruch w prawo, rzucam się w lewo i czasami strzelający się na to nabiera i widzi gdzieś tam kątem oka, że niby idę w prawo i wtedy zmienia ruch tam, gdzie ja się rzucam, także chociażby robiłem tak na turnieju mikołajkowym. Czyli zdradziłeś swój musiałem tak robić, bo przy takiej ilości strzałów musiałem już kombinować. Później też przez przypadek wyszło, że nasz bramkarz, który bronił, był chory, zachorował. Pamiętam, pojechałem na turniej, na halę, jako bramkarz, bo byłem bardzo wysoki wtedy, no i byłem ogólnie sprawny. I po prostu dobrze mi też szło bronienie i trener mnie postawił na bramce i wszystko broniłem i już tak zostało i już zostałem w bramce. I no i faktycznie później już miałem takie treningi 3 razy w tygodniu bramkarskie jako młody chłopak, naprawdę dużo mi to dało i ale bawiłem się w tą piłkę, zawsze chciałem grać, ale tak naprawdę treningi, takie konkretne treningi zacząłem tutaj, jak mając 15 lat w szkółce niedaleko, bo w Szomotułach pod okiem trenera Dawidziuka.
i to był dla mnie największy skok w mojej karierze. Od wielu lat współpracujemy z MSP Szamotuły i pojawił się teraz taki też nawet projekt, że te dzieci 15-16 lat, które będą rokowały nadzieję, że będą grały w piłkę, to chcielibyśmy właśnie, żeby między innymi próbowały swoich sił w MSP Szamotuły, dlatego że to jest naprawdę raz, że blisko nas, bo to jest tylko 33 km chyba Poznania, a naprawdę warsztat szkoleniowy jest bardzo, bardzo bogaty, prawda Maciej? Tak jest. Trenera Dawidziuka. Naprawdę. I nie wykluczamy też takiej możliwości, że będziemy zapraszali trenera Dawidziuka, żeby raz na jakiś czas przyjechał na treningi bramkarskie do naszej akademii, ponieważ jak Państwo wiecie, od wielu lat projektujemy rękawice bramkarskie i był taki czas, że byliśmy numerem jeden, jeśli chodzi o rękawice bramkarskie na rynku w Polsce. Bramkarze to jest takie nasze oczko w głowie i w ogóle nam się bardzo dobrze rozmawia z bramkarzami i chcemy właśnie w tym kierunku, ten kierunek bardzo, bardzo mocno rozwijać, ponieważ mamy ku temu możliwości, mamy ku temu obiekty, żeby ten kierunek bramkarski rozwijać. Szamotuły to nie tylko Maciej Gostomski, to także Łukasz Fabiański, nie wiem czy wiecie, bramkarz Arsenalu. Rusza Red Box Piłkarska Akademia. W marcu rozpoczynamy treningi na naturalnej trawie w Centrum Piłkarskim Red Box przy ulicy Promienistej 27A w Poznaniu. Jedyne takie miejsce w centrum miasta, boiska z naturalnej trawy, doświadczeni trenerzy, rodzinna i przyjazna atmosfera. Dołącz do nas już dziś.